Proszę Państwa, ostatnie 3 minuty meczu już bez Wipińskiego i Olejniczaka. Wipiński spadł za 5 fauli, Olejniczak kontuzja. No i teraz chłopcy muszą z Wrocławka radzić sami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mają 6 punktów przewagi i są w posiadaniu piłki. Ale tutaj się zagotował teraz, ale się rzucali wszyscy o tę piłkę. Będzie sporna piłka dla... Dla TKM-u. Troszkę kibiców dzisiaj przyszło. Myślę, że jutro będzie jeszcze więcej. Jest prezes TKM-u. Witam. Błąd 24 sekund. Macie jakie nominacje dla MVP meczu? Co? Nominacje. Nie macie? Jankowski albo Wityński. Wityńskiego Rzyma. W tym meczu, bo tu już zostało tylko 90 sekund, 1,5 minuty, ale mu teraz ładnie odegrał, długo grają, jednak długo grają, ja nie wiem, czy mu Bojanowski nie skończył akcji, a z takiej niewygodnej pozycji rzucał, no ale to już jego decyzja. Będziemy mieli dwa rzuty wolne Bojanowskiego. Jak dzisiaj Bojanowski rzuca osobisty. Miał 50% do tej pory. Poprawia na 75. Drugi nieskuteczny. 67-61 na minutę przed końcem. Przed końcem meczu. I kibice się w końcówce odezwali. No i tu nikt to nie pilnuje. I proszę. 67-64. Ostatnia minuta meczu. No i co teraz? No teraz Jankowski chyba tą trójką przesądził o zwycięstwie, aczkolwiek poczekajmy jeszcze. 70-64 plus 6 na 38 sekund przed końcem. Co ma do przekazania Korzan swoim zawodnikom? To na razie tyle. Do usłyszenia, do jutrzejszego dnia.